Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Opcji Izolacja. Słuchajcie, ostatnio troszeczkę mieliśmy tutaj kłopotów z obcym. Naprawdę napędził mi niesamowitego stracha. On cały czas gdzieś się tutaj kręci, ja jestem cały czas schowany w szafce. Bardzo blisko jesteśmy punktu, gdzie powinniśmy znaleźć właśnie kartę. Także normalnie boję się stąd wyjść. Muszę zobaczyć, czy te drzwi za mną się zatrzasnęły, te ostatnio, które otworzyliśmy. Ale chyba tak. Albo i nie, nie wiem. Nie mam pojęcia. I nie wiem, czy czasem on też gdzieś tu nie gracuje. Ja chyba źle... Kurczę, nie wiem teraz, czy tędy dojdę do niego. Może gdzieś naokoło. Okej, wiecie co? Ciekaw jestem, czy właśnie w takich miejscach też możemy się chować. Znaczy, na pewno możemy, ale czy on nas może wypatrzyć w jakiś sposób? Nie mam pojęcia. Wow, pomału z tymi krzesłami. Lepiej, żeby tutaj, wiecie co, nie robić hałasu. Czujnik części injekcja, kurczę. Chyba będę musiał, wiecie co, wrócić jednak. Okej, sprawdzę jeszcze, wiecie co, te pomieszczenie, być może jest jakiś szyb wentylacyjny. No coś tu musi być. Gdzie ja w ogóle jestem? To jest jakaś chyba kuchnia. Chociaż nie, to wygląda jak jakieś zapasy medyczne. Dobra, tu jest mapa. Okej, czy na stoliku jest coś ciekawego, co byśmy mogli wziąć? Chyba nie. Fajki. No nie, fajki nam się nie przydadzą. Okej, dobra. Jest stąd jakieś przejście. Wiecie, to teraz jak się mapka zaktualizowała, to widzę, że jesteśmy właśnie w tym miejscu, w którym powinniśmy być. Najgorsze jest to, że będę musiał wrócić jeszcze do tego doktorka przez tamto miejsce, gdzie jest obcy, ale być może... Co to jest? Cel zaktualizowany. Zbadaj salę, które obchodził doktor Morley. Ojejku. Gdzie są te sale? Ojejku, nie. Naprawdę? No dobrze. Zaczynamy. Czekajcie, czy tutaj jest jakiś skrót? Tutaj nie. Tutaj możemy się schować. Ale tu, jak wyjdę... Normalnie boję się, normalnie mam takiego cykora. Cykam się. Ale widzę, że chyba w dobrym kierunku idziemy. Nie będę tam na razie wchodził. Ja chcę jak najszybciej złapać tą kartę i po prostu zanieść temu doktorkowi. Każde takie otwarcie drzwi coraz więcej strachu kumuluje we mnie. Okej, wiecie co? Jesteśmy już prawie na miejscu. Ojejku, czekajcie. Wejdziemy tu. Spróbujemy przeszukać. Użyj, co to jest? Okej, tam mogę się schować. W razie co? Tylko, że jak on teraz wpadnie tutaj, to już jest po mnie. Awaria. To nie działa. Muszę przeszukać dokładnie, wiecie co? Bo być może gdzieś leży ta karta. Chyba nie, ale nie, chyba nie w tym pokoju. Tutaj jest kibelek. Użyj. No dobra. Jednak chyba to nie jest ten pokój, wiecie co? Jest tu kilka, widzę, takich pokoi. Będzie trzeba wszystkie posprawdzać. Albo przynajmniej będziemy sprawdzać do tego momentu, aż znajdziemy. Tak, tu jest kolejny. Okej, no tu jest troszeczkę już ciemno.
Co jest? Nie działa? Gdzie jest ta karta? O, czekajcie. Identyfikator. Etanol. Niestety, ale nie mam miejsca już. Szafeczka. Jest telefon. Nie, to jest instalacja. Sorki. To jest instalacja. System alarmowy. Dobra. Wyłącz to. Chyba ten pokój także nie posiada tej karty. Nic tu nie leży? Chyba nie. No dobrze, idziemy, wiecie co dalej. Jak wygląda sytuacja? Kurczę, a tam był numer podany. Ja zapomniałem całkiem zapominać ten numer. No nic, teraz będę musiał szukać po kolei. Albo wrócić po prostu. Czekajcie. Amunicja. To się na pewno przyda. Części. Nie mam miejsca, no niestety. No tutaj także chyba nie ma tego, czego szukamy. Więc... jak wygląda tu sytuacja? Czy z tej strony chyba już nie ma pokoju? Będę musiał wrócić. I się okaże, że on był w pierwszym. No nic, tutaj widzę, że na razie chyba jest spokój. Oby. Okej, szyb wentylacyjny, ale w tym kierunku nie. A 27, 28, 26... 23 to był? Kurczę, że ja nie zapamiętałem tego numeru. Całkiem zapomniałem o tym. Tak to by było o wiele prościej. Okej, dobra. Dobra, tutaj już się coś naprawdę złego wydarzyło. Części. Jezu, jak on wygląda. Czy to nie jest on czasem? Raca, karta. Jest. Dobra, znalazłem to, znalazłem, mam to. Cel zaktualizowany, co teraz? Wróć do doktora Kulmana. Ojejku. No dobra, czy naprawdę muszę wracać tamtą drogą? Chciałbym, wiecie co, ominąć właśnie ten korytarz, na którym obcy wędrował sobie. Ale widzę, że... tylko tamte drzwi chyba są zamknięte. Czekajcie, legenda. Blokada. No właśnie, jest blokada jakaś. Chociaż może być to blokada, wiecie co, w stylu... w stylu, no blokada, do której ten młotoklucz może się przydać. O, bomba rurowa. Schemat. Fajnie. Później zobaczę, tylko na razie wiecie co, ja chcę po prostu znaleźć jakieś spokojne miejsce i tyle. Czy to jest właśnie tu? To jest właśnie tu. Jakbym to umiał zhakować, użyj karty. Mogę użyć karty. Ekstra, naprawdę ekstra. Miniemy chyba cały ten korytarz. Powinniśmy go minąć. Tylko, że wiecie, no obcy może już się czaić gdzieś indziej. Co to jest? Zaktualizuj mapę. Aha. Dobra, teraz tak, w tym kierunku. Tam jest telefon do zapisku. Fajnie. No dawaj, 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 dawaj. Już jesteśmy koło doktorka. Okej. Udało się. Damn you, Coleman! You knew that thing was here! Now that's unfair. I thought it might be there. There's a difference. Now the passcode. 1702, okay? Now let's get down to the dispensary. Of course, of course. A promise is a promise. I'm sorry for putting you through this. I'm going to step into the other room to punch the code in and prime the elevator. Then we can use the key card to take the elevator down. No dobra. Wiecie co? Ten kod, który tam wpisywałem wtedy w ostatnim odcinku, naprawdę zapomniałem i takie to moje troszeczkę strzelanie było. 17 wiedziałem, że jest, ale 02 to strzelone było. Ale dobrze, udało się. Dobra, co teraz? Wróć do doktora Kulmana. Spokojnie. No on tam chyba poszedł tą windę uruchomić czy coś w tym stylu.
Ja niestety. No chyba na razie wiecie co teraz co mam robić. Czekać tu, nie? Albo iść gdzieś w tamtym kierunku. Okej, coś tutaj zaczyna się, wiecie co, strasznie głośno robić. O co tu chodzi? No, działaj, kolego. No i co teraz? Poszedłeś z powrotem, tak? O, fuck, zobaczcie. Spierdalam stąd. Ojejku. Cel zaktualizowany. Chowaj się. To nie są żarty. To nie są żarty, naprawdę. Zjedź windą na niższe poziomy szpitala. Gdzie jest ta winda? Aha, tu gdzieś. Dobra, 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 wiem. Kurczę, teraz nie wiem co robić, czy on... Czy on tam jest? Dalej? No na pewno tam jest. Ja zawału zawału dostanę normalnie z tą grą. Muszę zapisać to jeszcze raz. Ojejku, patrz, patrz, tam się coś dzieje w ogóle. No jestem ciekawy, wiecie co właśnie. Ale go tutaj już nie ma. Wszedł tamtym szybem. Okej, ja mam iść gdzieś w tamtym kierunku. Kurczę, normalnie się boję, naprawdę. Ojejku, jejku, jejku, gdzie on może być? To jest ta winda. Okej, użyjemy jej. Zamykaj, zamykaj to, kurczę, zamykaj to szybko. Co jest? Aha, jeszcze nacisnąć przycisk, dobra. Jak się czujesz? Zgadnij. Uciekaj, kryj się, przeżyj. No proszę, zobaczcie. Aż dwa osiągnięcia udało się odblokować. No dobrze, słuchajcie, znajdź apteczkę, tak? To jest kolejny cel? Znajdź apteczkę, no tak. O, jejku, 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 przecież ja mam apteczkę, przecież ja mogę zrobić taką apteczkę. Żeby to tak działało. Okej, moi kochani, skończymy sobie w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć!